Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Lecimy z przeglądem wiadomości ze świata boksu, a zaczynamy od pana Trevora Bryana, czyli od świeżo upieczonego, zwykłego mistrza WBA kategorii ciężkiej. Bryan w miniony piątek na gali Dona Kinga na Florydzie pokonał przez TKO w 11 rundzie Bermaina Stevera, no i w ten oto sposób, dzięki temu wielkiemu triumfowi, wszedł w posiadanie prestiżowego pasa WBA zwykłego wagi ciężkiej. Po tej walce, kilka dni po walce, Trevor Bryan spotkał się ze swoim dobroczyńcą i promotorem Donem Kingiem. Mówię dobroczyńcą, bo Don King załatwił przy zielonym stoliku ten mistrzowski pas Trevorowi Bryanowi. Dona Kinga nie było na samej gali, także teraz spotkali się panowie w okolicznościach biurowych. No i po tym spotkaniu powstała taka notka prasowa, w skład której wchodzi to oto zdjęcie. Widzicie tutaj Trevora Bryana z mistrzowskim pasem obok Don King, jego promotor, no i do tego zdjęcia dołączony jest cytat z Trevora Bryana, a Trevor Bryan mówi tak: jestem obecnie jedynym amerykańskim mistrzem, jestem siłą, z którą należy się liczyć, wróciłem już do gymu w Pompano Beach i jestem gotów na Tysona Fury'ego i Antonego Joshua, dawać mi ich, ja się dołączam do tego apelu Trevora Bryana, dawać mu ich, niech ich rozszarpie najlepiej na jednej gali. Ja zupełnie poważnie mówiąc, to Trevor Bryan zobaczy walkę z Joshua albo z Fury'em jak świnia niebo. W najbliższym czasie jest to kompletnie nierealne. Mam takie przeczucie graniczące wręcz z pewnością, no bo i Joshua i Fury mają swoje plany. Chcą teraz stoczyć ze sobą dwie walki, no a potem jeszcze jest Oleksander Usyk. Federacja WBC też będzie pewnie chciała wyznaczyć swojego pretendenta. Zaraz mamy rewanż Powietkin kontra White. Oczywiście od dawna się mówi, że federacja WBA też chciałaby swojego pretendenta do kolejki wcisnąć, stąd wokół tego pasa WBA jest takie zamieszanie. Ostatnio tutaj w grze też jest i Wilder, i Kownacki, i Helenius, który jest posiadaczem pasa WBA Gold. Natomiast no, realnie rzecz biorąc, Trevor Bryan takiej walki nie zobaczy póki co ani z Fury, ani z Joshua, a dodatkowo trzeba pamiętać, że Trevor Bryan ma póki co jeszcze nakaz od federacji WBA walki z Manuelem Czarem, któremu przy zielonym stoliku Don King razem z federacją WBA odebrali ten pas zwykły i położyli go na szali walki Trevor Bryan kontra Bermain Stiver. Także póki co Trevor Bryan niech na razie myśli o walce z diamentowym chłopcem, a nie tutaj z AJ-em albo z królem cyganów. Taki rap, taka rzeczywistość. Jeszcze przy okazji tej federacji WBA, no bo szeroko komentowało się tę decyzję World Boxing Association o odebraniu mistrzowskiego pasa Czarowi, o położeniu go na szali walki Bryan kontra Stevern. Stevern przecież nie walczył przez 5 lat, walczył przez 5 lat, ale nie wygrał walki przez 5 lat, stoczył tylko dwa przegrane pojedynki do tego przed czasem, no ale federacja WBA postanowiła go wciągnąć na prośbę Dona Kinga do swojego rankingu i dała mu mistrzowską szansę. Tu nie chodzi, moi drodzy, wcale o Dona Kinga. Don King, jego pozycja jest już żadna w boksie zawodowym. On rzuca te pieniądze na przetargi, ale co potem z tego wynika, sami widzicie. To chodziło po prostu o pieniądze dla federacji, bo federacja WBA za sankcjonowanie każdego pojedynku bierze pieniądze i o to chodziło. Federacja WBA miała wybór: albo nie pozwolić na tę walkę i pieniędzy nie wziąć, albo wziąć pieniądze i na walkę pozwolić. Czy tam na miejscu Dona Kinga byłby, nie wiem, Wojciech Gola, Tomasz Babiloński, Marcin Najman, Andrzej Wasilewski, Borek Grabowski, tam wymieniacie sobie, Snarski, ktokolwiek wam do głowy przyjdzie, no to decyzja federacji WBA byłaby pewnie taka sama, bo chodziło tutaj o kasę i o nic więcej. Echa tej decyzji federacji WBA były głośne i szerokie, tak, w bokserskim środowisku. Echo może być szerokie? Głośne. Głośne były echa tej decyzji federacji WBA. Jeden z portali bokserskich, World Boxing News, mówiłem wam kiedyś o tym portalu, to jest taki portal bardzo emocjonalnie związany z Deontayem Wilderem i z federacją WBC, posunął się nawet do tego, żeby przestać uznawać federację WBA jako poważną federację, no i nie traktuje już posiadaczy pasów WBA jako mistrzów świata. W tym momencie według World Boxing News istnieją tylko federacje WBC, IBF i WBA. WBA wykreślili ze swojego pamiętniczka. No, taki radykalny krok. Zobaczymy jeszcze, jak World Boxing News zachowa się, gdy o pas WBA szansę walczyć dostanie ich ulubieniec, czyli Deontay Wilder. A o tym się mówi dosyć głośno od dawna, że może Deontay Wildera wepchnąć gdzieś tutaj do walki z Heleniusem, na przykład o pas WBA Gold. A czemu nie WBA Interim, skoro WBA Interim się zwolniło po odebraniu tego tytułu Trevorowi Bryanowi. Federacja WBA bez żenady ten pas WBA Interim
przyznaję, wiadomo, ten interim był stworzony po to, żeby dawać go w wyjątkowych okolicznościach, kiedy ten pełny mistrz nie może walczyć, no to wtedy daje się pas interim, natomiast oni teraz to traktują jako kolejny pas, który można rozdać, więc czemu nie dać go na przykład Deontayowi Wilderowi do jakiejś tam walki. No pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie jest pierwszy taki głośny bojkot przez World Boxing News Federacji WBA. Tyle o federacji WBA, ale po tym weekendzie mówiłem wam jeszcze o federacji IBF, którą krytykowałem za takie bezmyślne rozdawanie statusu obowiązkowego pretendenta do tytułu. I od razu tytułem wyjaśnienia, bo ktoś z was napisał, no, poniekąd słusznie, także Sulencki też boksował pas WBO, tak jak Truax z Plantem, i też taki sam łomot dostał do zera, jeszcze leżał na deskach i nic po tej walce nie mówiłem. No nie mówiłem, bo chodziło mi nie o sam przebieg walki, walka może ułożyć się różnie. Aleksander Powietkin, który jest wspaniałym pięściarzem, jeszcze gorszy Lanio Sulenckiego dostał kiedyś od Władimira Kliczki. Natomiast chodzi tutaj o rozdawanie pozycji pretendenta obowiązkowego pięściarzom, którzy na to nie zasługują, patrząc w ich rekord, bo uczciwie rzecz ujmując, tak ani Truax, ani Kamil Szeremeta wcześniej nie zasługiwali na pozycję obowiązkowego pretendenta. Owszem, mają prawo do walki, ja tego nie odbieram, tak? W rankingu mogą być nawet na wysokiej pozycji, ale przyznawanie tytułu obowiązkowego pretendenta gościowi, tak jak Truax, który był w walce z Plantem skazywany na porażkę w stosunku 60-1, no to jest, no niestety, bokserska patologia, tak? I federacja IBF sama sobie szkodzi takimi decyzjami, zresztą wcześniej odbierała w bezmyślnych okolicznościach też pasy innym pięściarzom. I do tego też chciałem nawiązać, bo chyba zapomniałem o tym ostatnio powiedzieć, bo też wrzucałem gdzieś na takiej zakładce społecznościowej zdjęcie Tysona Fury'ego ze swoimi, jego gablotki z mistrzowskimi pasami, i jak zobaczycie tam, spojrzeć na tę gablotkę, to pas IBF szuruje podłogę. Nie bez przyczyny. To dlatego, że Tyson Fury po prostu ma nie ma zbyt wysokiego mniemania o federacji IBF, właśnie dlatego, że zabronili mu rewanżowej walki z Kliczko i kazali mu walczyć z Głaskowem. No co to jest w ogóle za decyzja? Rozumiem, zasady zasadami, ale przy takich w takich sytuacjach, kiedy Tyson Fury po zdetronizowaniu króla kategorii ciężkiej, gościa, który był 9 lat mistrzem świata i chyba od początku zresztą federacji IBF też, chyba w federacji pas IBF zdobył jako pierwszy w tym ostatnim cyklu, on przegrywa wielką walkę z Tysonem Fury, zarządzony jest rewanż, federacja IBF mówi, Kliczko nie dostanie rewanżu, gość o takiej renomie, tak? Przecież Kliczko był królem kategorii ciężkiej przez dekadę, on nie dostanie rewanżu, a ty Tysonie Fury walcz tutaj z jakimś Wiaczesławem Głaskowem. No po prostu komedia, więc nie dziwię się Tysonowi Fury'emu, że taki ma stosunek do federacji IBF też, tak tytułem uzupełnia do poprzedniego materiału, ale przy okazji nawiązanie do kolejnego tematu, bo ja tutaj krytykowałem, śmieszkowałem z tej walki Plant Truax, ale moi drodzy, okazuje się, że ten pojedynek miał na Foxie w Stanach Zjednoczonych rekordową oglądalność, bo słuchajcie, tutaj czytam cyferki, 1,6 miliona widzów średnio tej gali, 2 miliony w piku, a main event śledziło 1,9 miliona widzów, i to jest rekordowy wynik, jeśli chodzi o galę Fox od grudnia roku 2019. Także takie badziewie sportowe, no bo zestawienie, gdzie jeden gość jest w stosunku drugiego faworytem w relacji 60-1, no to jest po prostu mismatch, tak? No ale mimo wszystko znakomite wyniki oglądalności, także te rzeczy, jak widać, nie zawsze idą w parze, no ale to też jest kwestia tego, że Fox, ekspozycji przez telewizję Fox, a przy okazji pojawiają się w środowisku bokserskim plotki, i to takie nieliche podawane plotki, no, doniesienia podawane przez nielichych dziennikarzy z amerykańskich, z USA, że telewizja Fox być może rozwiąże przed czasem swój kontrakt z Premier Boxing Champions. Oni dawali świetną platformę, taką widowiskową, oglądalnościową, PBC. Kontrakt podpisali we wrześniu roku 2018 na 4 lata. No i pojawiają się plotki, że być może ten kontrakt wcześniej zostanie zerwany. Póki co oficjalnie szefostwo Foxu temu zaprzecza. Natomiast no, takie są
plotki, a w każdej plotce, pamiętajcie, jest ziarnko prawdy. Spekuluje się, że być może PBC przejdzie do CBS. Oni sobie poradzą, tak? Czy to, jeśli stracą Fox, to na pewno pójdą gdzie indziej, póki co Fox temu zaprzecza, ale takie doniesienia się pojawiają. Pamiętajmy, że na Foxie przecież ma boksować Adam Kownacki niebawem z Robertem Heleniusem. Takie są spekulacje. 6 marca, na razie tej walki nie ogłoszono. Takie plotki, ploteczki telewizyjne z Ameryki. I jeszcze na koniec a propos właśnie telewizji, szykuje nam się, przynajmniej takie są doniesienia, spekulacje na dzień dzisiejszy, wielka konfrontacja ESPN-u, czyli stacji, która współpracuje z Bobem Arumem, z DAZN, która współpracuje z Eddiem Hearnem, a czasowo też z Saulem Canelo Alvarezem, bo na 8 maja, no takie są wstępne doniesienia, planowane są dwie olbrzymie walki w boksie zawodowym. Po pierwsze starcie Saula Canelo Alvareza z BJ Sandersem o 3 mistrzowskie pasy wagi super średnie. No i tego samego dnia, przynajmniej tak się na razie mówi, odbyć ma się wielka unifikacja o 4 mistrzowskie pasy w wadze super lekkie pomiędzy Jose Ramirezem i Joshem Taylorem. Ten 8 maja to jest gorący termin, bo to są okolice tego meksykańskiego święta Cinco de Mayo. W okolicach Cinco de Mayo organizuje się w Stanach Zjednoczonych te wielkie bokserskie imprezy w tych terminach boksowo. Zawsze Floyd Mayweather Jr. i Oscar De La Hoya, ostatnio Saul Canelo Alvarez, i takie plany ma Alvarez też na ten rok, żeby stoczyć tę walkę z BJ Sandersem 8 maja. Natomiast jest, trzeba wspomnieć, że jeszcze jest wolna data 1 maja, bo Cinco de Mayo, czyli to meksykańskie święto, w tym roku wypada w środę, więc zawsze to jest ten weekend przy okazji Cinco de Mayo, więc można by ewentualnie to zrobić 1 maja, którą z tych imprez przesunąć. Zobaczymy, na razie podobno jest konflikt tutaj interesów, konflikt tej daty, 8 maja, walka Taylor kontra Ramirez, a z drugiej strony Sanders kontra Canelo. Pamiętamy, w zeszłym roku też szykowała się taka akcja na 5 grudnia, kiedy to Danny Garcia miał walczyć z Errolem Spencem Jr. właśnie 5 grudnia i na ten sam termin przewidziana była walka Luka Campbella z Ryanem Garcia. No, szczęście w nieszczęściu, taka jest oficjalna wersja. Campbell złapał COVID, przesunięto walkę na styczeń, więc tutaj nie było żadnej katastrofy. Czy będzie katastrofa w maju? Zobaczymy. No, dla bokserskich kibiców na pewno byłoby słabo, gdyby w tym samym terminie toczone były takie dwie duże walki. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno.